To jest pierwsze wydarzenie, które właśnie w tym miejscu się odbywa. Jest to dzień szczególny. Myślę, że czas na oddanie i poświęcenie całego obiektu będzie jeszcze w przyszłości. Natomiast dzisiaj, z racji na tą piękną uroczystość, chcielibyśmy poświęcić to miejsce. No i oczywiście prosić księdza proboszcza, żeby udzielił nam dyspensy, ponieważ przed nami będzie występ Polskiej Opery Kameralnej Arena z Łodzi. I tu mamy naszych artystów, których serdecznie witamy. Witam pana starostę, który znalazł czas i również dzisiaj będzie z nami świętował. Witam pana przewodniczącego Tadeusza Dymnego wraz z radnymi, którzy są obecnie z nami zresztą. No i oczywiście witam tutaj naszych, co jest taka druga część, czyli ta degustacja, ale oczywiście najpierw coś dla ducha, a później coś dla ciała. Także jeżeli państwo pozwolą, to poproszę księdza proboszcza o uroczyste poświęcenie tego miejsca. Oddaję głos księdzu proboszczu. Cieszę się niezmiernie, że rusza kolejna jakaś komórka, no nie jakaś, ale piękna komórka. Tym bardziej cieszę się, że moi drodzy, kończąc seminarium, idzie dobrze z pewnością, że każdy ksiądz musi napisać pracę magisterską. I w moim przypadku było to duszpasterstwo w podeszłym wieku, oczywiście te 43 lata temu. To był ten program duszpasterski w powijakach, że tak powiem. Trudno było z materiałami, ale jakoś Boża Opatrzność pomogła w tym wszystkim. I myślę, że będziemy tutaj z różnymi organizacjami, osobami współpracować i na polu takim duszpasterskim, ale także katechetycznym i innym. Moi drodzy, no, pewne rzeczywistości, które są zostawione Kościoła, no nie mogę ja zmienić, jeśli chodzi o piątek zwykły. Tak, zwęcam, natomiast Wielki Piątek, Wielkim Poście, to nie mam władzy. Także każdy już tutaj na swoje sumie jakoś bierze. Oczywiście polecam się Bożemu Miłosierdziu i modliłem się w czasie drogi krzyżowej. No bo myślałem się, że będzie jakiś poczęstunek, więc pozostawiamy to Bożemu Miłosierdziu. I myślę, że posty rozumiemy nie tylko na płaszczyźnie jedzenia, ale ten, jak Pan Jezus mówi, że to zabiorą Pana Młodego, więc Jego gdy ukrzyżują, to wtedy apostole będą pościć. Więc tutaj można jakoś na inny termin sobie przenieść, tak podpowiadam z głębi serca i z troski, także o coś naszego życia duchowego. Moi drodzy, dziękuję za zaproszenie Panu Wójtowi i wszystkim tutaj za współpracę. Jak powiedziałem, kolejną komórkę z radością otwieramy dla uwielbienia Pana Boga, bo przecież no, każdy z nas ma swój początek przy narodzeniu i mamy świadomość, że kiedyś ten początek przerobi się jeszcze na wspanialszy początek. Nie wszyscy w to wierzą, ale my jesteśmy świadomi tej rzeczywistości, ludzie sumienia i chcemy tak prowadzić to na życie na wielu, wielu płaszczyznach. Obejmujemy sercem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój temu domowi, jeszcze głównemu domowi, właśnie TPS w przyszłości, mamy świadomość i wszystkim jego tutaj pracującym, najpierw organizującym tą rzeczywistość i także mieszkańcom. Dlatego mówmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, wszystkich tu przebywających, mieszkających, leczących się, pracujących i słowami modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Będzie
będziemy odpowiadać, wysłuchaj nas, Panie, Ojcze Niebieski, wysłuchaj nasze prośby. Pozostaj tutaj w tej szczególnej rodzinie, mieszkaj z nią przez wszystkie dni tutaj trwania tej instytucji i wspólnoty. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I wszyscy domownicy i pracujący tutaj codziennie doświadczają Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pomóż nam wszystkim tutaj zwyciężać zło wszelkim dobrem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pomóż nam być otwartymi na potrzeby naszych bliźnich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chorym, które tu przybędą i dzisiaj też chorym niewiastom, cierpiącym na różnych płaszczyznach, w naszych rodzinach, w środowisku, a tak przed zmarłym niewiastom, które kształtowali nas, rodziny, ukazywali Ciebie, może przyjmij ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. I polecamy Międzynarodowym Dniu Kobiet, wszystkie niewiasty, opiece tej najwspanialszej niewieście, czyli Maryi. I polecamy w tej najstarszej chrześcijańskiej modlitwie pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Każdy kawałek ziemi stworzony przez dobrego Ojca bez miłości i korzystamy też z miłości, z każdego dobra tej ziemi. Dlatego chcąc podziękować, włączając się modlitwę błogosławieństwa, wyciągnijmy przed siebie, tam gdzie jesteśmy, dłonie, jako solidarność się z modlitwą błogosławieństwa. Boże Wszechmogący, pobłogosław ten dom i spraw w swojej ojcowskiej dobroci, aby wszyscy jego mieszkańcy i pracujący cieszyli się zawsze sobie duszy i ciała. Napełnij ich serca pokojem, łagodnością, życzliwą miłością, aby panowała wśród nich jedność i wzajemne wspomaganie. Ześlij Ducha Prawdy, pocieszenia i świętości, aby w nim jedynie Ciebie, Ojca Wszechwiecznego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, a to błogosławieństwo niech pozostanie w tym domu, nad jego mieszkańcami pracującymi, pozostanie na zawsze. Amen. I moi drodzy, poświęcimy teraz krzyże, które tutaj są tam na tym, i tu mamy na rękach Pana Wójta. Więc jeśli będziemy się odwracać, wyciągamy tutaj ręce w tym kierunku. Módlmy się, Boże, Twoje słowo święca wszystko, zdaj swoje błogosławieństwo na te krzyże i spraw, a niech każdy, kto z wdzięcznością będzie się nimi posługiwał, zgodnie z Twoim prawem i Twoją wolą, otrzyma od Ciebie przez wezwanie świętego imienia Twojego zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przejdziemy z dłuższej wypoświęcić. Zony niewiasty jak w żadnym roku. Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi za uroczyste poświęcenie. I jeżeli teraz Państwo pozwolą, to proszę zająć miejsce, tak? Zaprosimy do występu naszych artystów. Kapelę Generalną Arena. Poprosimy
Więc ma dobrze co zostać, wszyscy tylko mnie.
pierwszy wieczór. Wiktor i Karolina oczywiście jeszcze do nas wrócą. Dobry wieczór Państwu, zwłaszcza Paniom tego dzisiejszego wieczoru. Drogie Panie, kiedy Pan Dyrektor Polskiej Opery Kameralnej zapraszał mnie tutaj, żeby poprowadzić to wydarzenie, no nie mówił, że będzie na mnie patrzyło 300 par damskich oczu. I teraz nie wiem, jest wójt, jest ksiądz, jest, która mnie absolutnie nie obroni. Więc muszę być bardzo, bardzo uważny. Kiedy przygotowywałem sobie to spotkanie, myślę, że warto zacząć od takiego wiersza, króciutkiego oczywiście, ale chciałbym go teraz przeczytać. 8 marca marcowy wiatr z odświętną miną do miasta wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż i kupił bukiet z tysiącem róż. I na przystanku przystawał wiatr i każdej pani podawał kwiat. I teraz, drodzy panowie, wszyscy wstajemy, wszyscy panowie, do tych, którzy są na tej sali. Wielkie brawa dla naszych pań, to jest wielkie brawa. Dzisiaj jest ich święto i tym koncertem pragniemy was, drogie pani, uczcić, honorować wasz trud, waszą codzienną pracę. Bo bez was tak naprawdę nie dalibyśmy sobie rady. Bo czym się tak naprawdę różni kobieta od mężczyzny? Ja poza tym, że śpiewam, też pracuję w Galerii Łódzkiej w Łodzi i tak przede wszystkim, co widzę podczas pracy, to jest długość zakupów, które robimy. No panowie, to widać od razu, że ktoś wpada do galerii, facet, on ci przychodzi kupić kwiaty, bo akurat prowadzę kwiaciami. On wpada, poproszę to. Ja mówię, które to? No ten gość, oczywiście pokazuje na róże. Ale mówię, a to jest róża. Poproszę ten gościk i koniec. Dobrze. Za chwilę przychodzi żona. Był tu mój mąż? Był. Chciał gozi. To co pan mu sprzedał? No i kto dostaje po głowie? Oczywiście ja, ale jakby to jest uwzględnione już w tej formie pracy. Drogie panie, jeszcze raz z wielką radością witamy was tutaj na tym wieczorze. Chcemy w sposób muzyczny, tutaj orkiestra i soliści opery, chcemy uhonorować wasze życie tak naprawdę. Jako kobiety, jako żony, matki, babcie, córki, tutaj widzę też. Wszystkie pokolenia tutaj z nami są. Chcemy dzisiaj wasza, chcemy świętować wasze marzenia, plany, wasze życie, wasze przeżycia, które już były. I niech ten wieczór będzie taką chwilą, żebyście się poczuły, że jesteśmy razem, że doceniamy was jako mężczyźni, żebyście po prostu poczuły się kochani. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Życzę udanej zabawy. Oczywiście będę tutaj wpadał i mówił jeszcze kilka różnych fajnych rzeczy, ale to naszym celem jest muzyka dzisiejszego wieczoru. Miłej zabawy i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Państwo wystąpią i zaśpiewają następujące utwory. Będą to Czartaż Sylwii, wystąpiła mi Sylwia Strugińska, pieśń po niego, pojawi się Wiktor i Czartaż Marysy, znów Karolina. Wszystko z operetki Księżniczka Czartasza i Ibry Kalmana. Wielkie brawa dla naszych artystów! Thank you.
lecz na nic prośbę z dziewczęcy w moim sercu wróz. Pasta wyni z kropka dusz, bo nie sproszę was. Przecież musisz się wsiadłość wysolidnie raz. Odtąd będę cały czas nosił w piersi zimny głaz. Lecz tak całkiem bez dziewczątek do orzechu przymierzałem się, którą wybrać każda piękna młode rosną też. Gdy spódniczkę widzę, w oczach mi wiruje świat, a z nim wszystko tańczy gra, aż się dziwię sam. Dziewcząt ma milionu dwa, oblegać mnie chcą. Bez dziewcząt na nic świat, a może być wyjątek akurat. I wtedy musisz bądź za usta dać, za usta wziąć. Tak, całkiem bez dziewcząt na nic świat, a zrobisz nas wyjątek, już żeś padł. Thank you.
No a pani dyrektor przychodzi i mówi, że to okno miało być jednak w innym miejscu. Tak, po 3 godzinach pracy. No i co tutaj teraz zrobić? No nic, no. Jak to mówią, moja żona chciała mieć psa, ja nie chciałem mieć psa, więc mamy psa. Tak to jest z kobietami na tym świecie. Kolejny skejt. Może w końcu ja coś zaśpiewam, bo gadam nic z tego, nic nie pokazuje poza tym gadaniem. Będą to utwory neapolitańskie. Zaśpiewamy Mamę przez Alebixio. Potem wrócimy trochę do operetki, czyli Giuditta Lehar i Wytwór Walczyka Imre Kalmana. Zapraszam Wiktora do siebie. Wielkie brawa dla Wiktora. Thank you.
myśleć, do wyboru, zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. Właśnie. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzili mu czworo dzieci, żadnych dzieci jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta to Spensa i pisma kobiece. Nie wiem, o co ta śrubka, ale zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleką i długą, tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie. Tylko trochę, bardzo, ale nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską. Wielkie brawa dla wszystkich pań. Zapraszamy na kolejną muzyczną przygodę.
Oh,
Tatiana Ortola, fortepian, wielkie brawa dla naszej orkiestry. No dobrze, to co my tu możemy zagrać? No właśnie, drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo nie wstali, żeby wyjść. No to myślę, że może coś się uda. To Państwo to czym by się tutaj teraz z Państwem pożegnać, z naszymi przyjaciółmi? To, tak? To będzie wspaniały utwór, który również wykonywała Andrea Bocelli, a będzie to oczywiście... Żegnajcie przyjaciele, czyli amigos para siempre. Thank you.
Myślałem, że to będzie na początku, ale pan wójt mnie prosił od samego początku jako prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej w Daszynie, taka długa nazwa. Dzisiaj jest gala, dlatego też jestem na galowo, jako strażak. Ale tutaj obecne są przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, które współpracują z nami właśnie w naszych remizach Ochotniczych Straży Pożarnej. I pozwólcie, że ja w imieniu strażaków, wszystkich strażaków, a strażaki to fajne chłopaki, jak mówią większość dziewczyny i kobiety, też złożę życzenia najlepszych okazji Dnia Kobiet. Życzę wam, by zdrowie dopisywało, szczęście niesamowite każdego dnia, a zadaniem moim dzisiaj było tutaj, bo widzicie, tam jest taki mały wóz gaśniczy. Miałem gasić pragnienie, ale między innymi tutaj już cały czas gasicie same, to bardzo dobrze. Trzeba trochę zboczyć się na pojem właśnie orzeźwiający. Ale ja również życzę wam, by miałem za zadanie zniecić pragnienie miłości od wszystkich mężczyzn, waszych chłopaków, mężów. Niech się spełniają wasze marzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Chciałbym serdecznie podziękować pani Justynie Michalak. Tutaj widzę, że teraz już tak leżała rozmowa. Z tyłu jest Mirek Fabiańczyk, który również wszystko przyjechało. Dziękujemy Darkowi, naszemu kierowcy, który też dowiózł wszystkich szczęśliwie. Myślę, że w drugą stronę też zapewnił. No i oczywiście Zbyszkowi Cypińskiemu, bo też tutaj bardzo wspierał. Przyjechali i mówią, że jesteśmy gotowi, bo ten obieg jeszcze tutaj nie gościł takiej ilości nas wszystkich, chociaż wierzymy w to, że w przyszłości będzie gościł wielu przyjaznych dla mieszkańców, którzy będą wypełniali treścią, życzliwością, sercem naszą wspólnotę. I taka jest idea tego domu, który dzisiaj został właśnie ta część poświęcona. Na dalszą część dzisiejszego wieczoru, jakby coś było nie tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą częścią dla ciała, bo z nami jest pani doktor, pani Alu. Dziękuję, że wytrzymuję z nami ten czas, bo to też jest wyzwanie, ale bardzo się cieszymy. Na dalszą część wieczoru, jeżeli chodzi o tą część na duszy, mamy zaplanowany występ naszego zespołu, naszej Nianki i zapraszamy panie na scenę, tutaj na ściankę. Będzie nam miło. Dziękuję.